Madeira to jeden z 7 emiratów wchodzących w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ma 1166 km kwadratowych powierzchni i ponad 150 tysięcy mieszkańców. Stolicą emiratu jest miasto o tej samej nazwie. Zabytkowy fort wzniesiony w XVIII wieku. W ostatnich latach twierdzę odrestaurowano. Ze wzgórza, na którym umieszczona jest budowla, rozciąga się widok na nowoczesną część miasta. Do fortu przylegają pozostałości zabudowań starego miasta. Fujairah jest najdalej na wschód wysuniętym emiratem i jako jedyny leży nad Zatoką Omańską. Meczet w Fujairah jest typowym przykładem sakralnej architektury islamu. Opuszczamy Zjednoczone Emiraty Arabskie i wjeżdżamy do Omanu. Do Emiratów jeszcze powrócimy. Oman jest państwem leżącym na Półwyspie Arabskim. Ma 310 tysięcy km kwadratowych powierzchni i liczy około 3 milionów mieszkańców. W Omanie panuje monarchia dziedziczna. Głową państwa jest obecnie sułtan Qaboos ibn Said. Obowiązuje tu prawo muzułmańskie, czyli szariat. Podstawą gospodarki jest eksport ropy naftowej. Stopniowo rozwijany jest przemysł przetwórczy. Rolnictwo jest słabo rozwinięte, gdyż użytki rolne stanowią tylko 5% powierzchni kraju. Budynek w latach 30. XX wieku był siedzibą misji amerykańskiej, a w latach 70. mieściło się tu kolegium brytyjskie. W 2006 roku budynek przekształcono w muzeum Bayt al-Baranda, prezentujące historię regionu. Dwukilometrowa promenada wzdłuż portu sułtana Qaboosa, znana jako Mutrah Corniche. Port sułtana Qaboosa jest głównym portem handlowym Omanu. XV-wieczny meczet Al-Labati, zwany również meczetem Wielkiego Proroka. W latach 90. XX wieku meczet Wielkiego Proroka został zrekonstruowany w stylu perskim. Jest meczetem szyickim i głównym meczetem grupy etniczno-kulturowej Al-Labatia. Zacumowany w porcie statek sułtana Qaboosa. Przy Corniche jest tradycyjny arabski bazar Mutrah Souk, prawdopodobnie jeden z najstarszych w Omanie. W przeszłości był zbudowany z gliny i liści palmowych. Został zrekonstruowany i nadano mu wystrój mający na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych przez turystów, a także miejscowych klientów. Meczet sułtana Qaboosa. By go zwiedzić, kobiety muszą mieć zakryte włosy i niepodkreślające figury ubranie. Meczet jest największą świątynią w Omanie. Cała konstrukcja pokrywa 4 hektary. W czterech rogach wznoszą się minarety wysokie na 45 metrów, które wraz z piątym, najwyższym 91,5-metrowym, symbolizują 5 filarów islamu.
oddzielny budynek, który mieści salę modlitewną dla 750 kobiet. Budowę meczetu rozpoczęto w 1995 roku. Trwała ona 6 lat, a uroczyste poświęcenie miało miejsce w 30. rocznicę rządów sułtana Kabuza. Do budowy użyto 300 tysięcy ton piaskowca sprowadzonego z Indii. Na dziedzińcach i w sali modlitewnej może odprawiać modły 20 tysięcy wiernych. Meczet sułtana Kabuza jest jednym z niewielu w Omanie, do którego mogą wejść niemuzułmanie. Główna sala modlitewna, która może pomieścić 6,5 tysiąca wiernych. Salę oświetla 35 żyrandoli dekorowanych kryształami Swarovskiego. Podłogę pokrywa perski dywan tkany przez 600 kobiet w ciągu 4 lat. Waży 21 ton i ma około 4200 m2 powierzchni. Największy żyrandol ma 14 metrów długości i 8 metrów średnicy. Waży 8 ton i jest zawieszony w centralnej kopule, która ma 50 metrów wysokości. Jej ciężar wsparto na 4 kolumnach. Mihrab, czyli wnęka wskazująca kierunek Mekki, głęboko wcina się w ścianę i jest bogato dekorowana. Maskat jest największym miastem i stolicą Omanu. Liczy około 1 300 000 mieszkańców. Znaczna ich część to imigranci. Otwarty w 2011 roku gmach Królewskiego Teatru Operowego w Maskacie. W krajobrazie miasta dominują góry Al-Hadżar. Tym razem w środku dnia przejeżdżamy promenadą wzdłuż portu sułtana Kabuza. Ogromna kadzielnica na jednym ze wzgórz. Przez okazałą bramę wjeżdżamy do dzielnicy Stary Maskat. Prywatne muzeum Bayt al-Zubayr, założone w 1998 roku i eksponujące zbiory rodziny Zubayr, antyczną broń, tradycyjne stroje, srebrną biżuterię. Na zewnątrz muzeum jest makieta prezentująca w dużej skali tradycyjną omańską wioskę. Pałac sułtanów Omanu Al-Alam, w którym odbywają się oficjalne uroczystości z udziałem władcy kraju. Został zbudowany w 1972 roku na terenie dawnej ambasady Wielkiej Brytanii. Wejście do pałacu zdobione jest 4 filarami w kolorach niebieskim i złotym. Widok spod pałacu na Muzeum Narodowe Omanu.
Fort Al-Mirani, górujący nad Starym Maskatem i strzegący wejścia do Zatoki Maskat. Wybudowali go Portugalczycy w XVI wieku. Fort nie jest udostępniony do zwiedzania i można go obejrzeć tylko z zewnątrz. Po drugiej stronie zatoki jest Fort Al-Jalai, zbudowany również przez Portugalczyków. Obecnie jest tu Muzeum Historii Kultury Omanu, jednak niedostępne dla turystów. Pałac Sułtański Al-Alam od strony morza. Z Maskatu udajemy się w kierunku pustyni Wahiba. Dojazd do kempu na pustyni wymaga przesiadki do jeepów z napędem na 4 koła. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów pustynnymi drogami docieramy do Arabian Oryx Camp, w którym spędzimy noc. Zanim zapadnie noc, udajemy się na przejażdżkę po wydmach. Pustynia Wahiba, zwana też Sharkia Sands, ma 180 km długości z północy na południe i 80 km ze wschodu na zachód. Jej powierzchnia wynosi 12,5 tysiąca km2. Na pustyni żyje kilka tysięcy Beduinów, a jej nazwa pochodzi od plemienia Al-Wahiba. Zachód słońca na pustyni zawsze wygląda malowniczo. Wydmy w tej części pustyni osiągają do 100 metrów wysokości. Wiatr nie ustaje w przesypywaniu piasku. Zapada zmrok, więc pora wracać na nocleg do kempu. Noc mija szybko i pora opuszczać gościnny obóz. Na parkingu jeszcze tłoczno, ale wkrótce samochody ruszą w dalszą drogę. Na pustyni Wahiba jest kilka kempów. Właśnie mijamy jeden z nich. Malowniczą trasą zmierzamy do Wadi Bani Khalid, otoczonej górami zielonej doliny pośrodku pustyni. Dolina jest łatwo dostępna dzięki nowej asfaltowej drodze i wiele osób przyjeżdża tu w weekendy i święta. Wadi Bani Khalid to jedna z najbardziej znanych dolin w rejonie pustyni Wahiba.
W otoczeniu malowniczych skał i palm znajduje się duży naturalny zbiornik wody. Zamek Jabrin powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. W 1985 roku został gruntownie odnowiony. Zamek ma trzy kondygnacje i obszerny dziedziniec. W zamku jest biblioteka, pokoje recepcyjne, jadalnie, pomieszczenie sądowe, pomieszczenia do nauki. Komnata słońca i księżyca dla ważnych gości z malowidłami w kształcie oczu na suficie. Z wieży roztacza się rozległy widok na okolicę i na zamkowy dziedziniec. Cechą charakterystyczną są ozdobne okna, drewniane balkony i typowo arabskie łuki. Fort Bala należy do najstarszych i największych fortów Omanu. W 1987 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jego restauracja trwała 24 lata i została zakończona w 2012 roku. Miasteczko u stóp fortu otaczają pozostałości muru obronnego, który miał 12 km długości. Nizwa jest jednym z najstarszych miast w Omanie. W VI i VII wieku była stolicą kraju. Obecnie liczy około 80 tysięcy mieszkańców. W latach 90. najstarsza część miasta została poddana renowacji z zastosowaniem tradycyjnych materiałów. Do głównych atrakcji turystycznych należy fort i meczet piątkowy. Fort pochodzi z 1668 roku. Został wybudowany nad podziemnym strumieniem, a jego budowa trwała 12 lat. Centralna wieża fortu ma wysokość 35 metrów i średnicę 45 metrów. U szczytu biegnie parapet, na którym w czasie oblężeń czuwało 120 wartowników, a w czasie ataku mieściło się 480 obrońców. Aktywizacja miasta nastąpiła po 1970 roku pod rządami sułtana Kabuza. Wybudowano autostradę łączącą miasto z Maskatem, co zdecydowanie poprawiło dostępność turystyczną. Nad Nizwą wznoszą się góry Al-Hadżar z ich najwyższym pasmem Dżebel Agdar. Wizytą w Nizwie kończymy pobyt w Omanie i udajemy się na granicę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Na stacji benzynowej spotykamy takich oto podróżnych.
Muzeum Pałacowe Szejka Zajeda w Al Ain. Szejk Zajed był pierwszym prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pałac został wybudowany w 1937 roku i szejk przebywał tu z rodziną do 1966 roku. W 1998 roku pałac został przekształcony w muzeum. Land Rover, którym szejk podróżował po pustyni, odwiedzając beduińskie wspólnoty. Namiot miał podkreślać dumę szejka z beduińskiego dziedzictwa. Pałac Muzeum został udostępniony publiczności w 2001 roku. Pomieszczenia recepcyjne, w których przyjmowano delegacje i gości zagranicznych. Al Ain leży na granicy z Omanem w Emiracie Abu Dhabi. Jest czwartym co do wielkości miastem Emiratów i liczy ponad 650 tysięcy mieszkańców. Obok Fortu Sułtańskiego znajduje się Muzeum Narodowe, najstarsze w Zjednoczonych Emiratach. Jego działalność zainaugurowano w 1971 roku. Dwie podstawowe sekcje w muzeum to sekcja etnograficzna i archeologiczna, prezentujące eksponaty pochodzące głównie z okolic Al Ain. Tak wyglądało centrum Abu Dhabi w 1962 roku. Al Ain nazywane jest też miastem ogrodów, gdyż w mieście i wokół niego jest 7 oaz. Jest tu podziemny system nawadniania, zwany falasz lub kanat, stosowany już w pierwszym wieku przed naszą erą. Mamy tu okazję podziwiać sprawność we wspinaczce na palmę daktylową. Palma daktylowa znana jest od tysięcy lat. Rośnie w Afryce Północnej, Arabii i w Syrii. O jej znaczeniu może świadczyć fakt, że pojawia się w zapiskach historycznych pochodzących sprzed 5000 lat. Palma daktylowa, zwana powszechnie daktylowcem, już w 3 lata po posadzeniu zaczyna owocować. Drzewo jest dość wysokie i może mierzyć do 30 metrów, a urody dodają mu długie 5-metrowe pierzaste liście. Palma może wydawać owoce nawet do 200 lat. Na obrzeżu Al Ain jest największy targ wielbłądów w Zjednoczonych Emiratach. Są tu dziesiątki, jeśli nie setki tych zwierząt nierozłącznie związanych z arabską tradycją. Wizyta na targu jest doskonałą okazją, by przyjrzeć się wielbłądom z bliska, a także by je sfilmować. Są tu wielbłądy nawet z Sudanu czy Pakistanu. Na targu handluje się także innymi zwierzętami hodowlanymi, jak kozy, owce czy bydło. Późnym wieczorem docieramy z Al Ain do Abu Dhabi. Abu Dhabi jest stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Emiratu o tej samej nazwie.
liczy ponad 1 200 000 mieszkańców. Miasto jest ważnym centrum gospodarczym, finansowym i kulturalnym, a także ważnym portem morskim i rybackim. Podstawą rozwoju miasta było wydobycie ropy naftowej. Są tu rafinerie, odsalarnia wody morskiej i międzynarodowy port lotniczy. Jedziemy do parku rozrywki Ferrari World Abu Dhabi. Jest tu najszybszy na świecie roller coaster w niecałe 5 sekund przyspieszający do 240 km na godzinę. W Abu Dhabi jest samochodowy tor wyścigowy Yas Marina, na którym od 2009 roku odbywają się corocznie w listopadzie wyścigi Formuły 1. Wejście do parku Ferrari World. Jest to największy na świecie, mieszczący się pod dachem park rozrywki. Powierzchnia dachu wynosi 200 000 metrów kwadratowych, czyli 20 hektarów. Park został oddany do użytku w 2010 roku. W ceremonii otwarcia uczestniczyli ówcześni kierowcy teamu Ferrari, Felipe Massa i Fernando Alonso. Manarat al-Saadiyat to centrum kulturalne i turystyczne o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Ma przedstawiać odwiedzającym Abu Dhabi wizję rozbudowy infrastruktury wyspy Saadiyat, czyli Wyspy Szczęścia. Niedaleko od portu znajduje się główne targowisko owocowo-warzywne. Etihad Towers to kompleks 5 wieżowców liczących od 218 do 305 metrów wysokości. Brama prowadząca do pałacu Halify Ibn Zayeda, aktualnego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Emirate Palace, najbardziej luksusowy hotel na świecie, wybudowany za ponad 3 miliardy dolarów. Ma 302 pokoje i 92 apartamenty.
widok na pałac emira Halify Ibn Zayeda, będący jednocześnie siedzibą prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Centrum handlowe Marina Mall. Reprodukcja zasłony drzwi z Kaby w Mekce, utkanej w 1876 roku z czystego jedwabiu na złotym i srebrnym wątku. Widok z centrum Marina Mall na miasto. Heritage Village to mini skansen ukazujący przeszłość Emiratów sprzed kilkudziesięciu lat. Skansen leży na brzegu kanału przy piaszczystej plaży. Rozciąga się stąd ładny widok na miejską zabudowę Abu Dhabi. To 5-piętrowy wieżowiec odchylony 18 stopni od pionu. Wielki meczet szejka Zayeda zaprojektował syryjski architekt Yusuf Abdelki. Budowa została zakończona w 2007 roku i trwała 11 lat. Kompleks ma wymiary 420 na 290 metrów i zajmuje ponad 12 hektarów powierzchni. Głównym wykonawcą była włoska firma Salini Impregilo. Przy budowie pracowało 38 podwykonawców zatrudniających łącznie ponad 3000 pracowników. W rogach dziedzińca wznoszą się cztery minarety o wysokości 107 metrów. W sąsiedztwie meczetu jest miejsce pochówku szejka Zayeda. Dziedziniec ma 17 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, jest ozdobiony motywami roślinnymi i uważany za największą marmurową mozaikę na świecie. W głównej sali modlitewnej jest 96 kolumn obłożonych marmurem i inkrustowanych masą perłową.
w meczecie jest 7 żyrandoli wykonanych w Monachium i zawierających miliony kryształów Swarovskiego. Największy z żyrandoli ma 10 metrów średnicy i 15 metrów długości. Jest trzecim co do wielkości żyrandolem na świecie. Dywan ma 5627 metrów kwadratowych, waży 35 ton i został wykonany w Iranie w ciągu 2 lat. Budynek deweloperskiej firmy Aldar został zbudowany w kształcie koła i ma 110 metrów wysokości. Podobno symbolizuje muszlę małża. Z Abu Dhabi przejechaliśmy do Dubaju, który jest stolicą Emiratu o tej samej nazwie. Dubaj jest największym miastem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, liczy ponad 2 miliony 800 tysięcy mieszkańców. Dubaj był niegdyś niewielką wioską rybacką leżącą nad Zatoką Perską i znaną z połowu pereł. Rozkwit miasta rozpoczął się w latach 80. XX wieku. Utworzono wówczas specjalną strefę ekonomiczną bez opłat celnych i korporacyjnych podatków. Metro w Dubaju funkcjonuje od 2009 roku i jest sterowane automatycznie bez maszynistów. Jedziemy na jedną ze sztucznych wysp w kształcie palmy. To palma Jamira. Ma wymiary 5 na 5 km i 75 km linii brzegowej. Jest tu luksusowy hotel Atlantis de Palm. Ma 1539 pokojów i prywatną piaszczystą plażę tylko do dyspozycji gości. Na sztucznej wyspie położonej 280 metrów od plaży wznosi się hotel Burj Al Arab. Ma 321 metrów wysokości. Są tu wyłącznie apartamenty, których jest w sumie 202. Najmniejszy ma 169, a największy 780 metrów kwadratowych. Dążenie do uniezależnienia się od dochodów z wydobycia ropy zaowocowało uruchomieniem od 2000 roku licznych projektów budowlanych. Wybudowano ogromne centra handlowe, stadiony, parki, rozrywki, hotele i osiedla mieszkaniowe. Pozwala to osiągać dochody pochodzące z gospodarowania nieruchomościami i z rozwijającego się ruchu turystycznego.
budowy na dużą skalę uczyniły z Dubaju jedno z najszybciej rozrastających się miast. Dubai Mall to największe na świecie centrum handlowe pod względem powierzchni, która wynosi 1 124 000 m2, czyli ponad 112 hektarów. Jest tu 1200 sklepów i 120 kawiarni i restauracji. W budynku jest też ogromne akwarium o pojemności 10 milionów litrów. Pływają w nim 33 tysiące ryb, w tym 400 rekinów. Dubai Mall sąsiaduje z najwyższym budynkiem na świecie, zwanym Burj Khalifa. Schodami ruchomymi, a potem windą można wjechać na taras widokowy na 124 piętrze, to jest na wysokość 456 metrów. Roztacza się stąd rozległy widok na całe miasto. Burj Khalifa ma 828 metrów wysokości. Jego budowę rozpoczęto w sierpniu 2004 roku, a oddano do użytku w styczniu 2010 roku. Na budowę wydano około 1,5 miliarda dolarów. W budynku jest prawie 24,5 tysiąca okien o powierzchni 122 tysięcy m2. Umycie całej zewnętrznej fasady 36 pracownikom zajmuje 3 do 4 miesięcy. W centrum Dubaju jest także ogromna fontanna. Ma 275 metrów długości i wyrzuca wodę do wysokości 150 metrów. W trakcie spektaklu światło i dźwięk jest podświetlana przez 6600 lamp i 25 kolorowych projektorów. Jest tu także 63-piętrowy hotel zwany Adres Śródmieście o wysokości 302 metrów. Mostek naprzeciw wejścia do Dubai Mall prowadzi do Suq Al Bahar. Jest tu wiele restauracji i kawiarń z widokiem na Burj Khalifa i na fontannę. Przenosimy się do innej dzielnicy miasta, by odwiedzić Muzeum Dubaju. Muzeum mieści się w forcie Al-Fahidi z 1787 roku. W historycznej dzielnicy Bur Dubai, wodną taksówką zwaną Abra, płyniemy wzdłuż Dubai Creek. Nad starymi budynkami wznoszą się wieże wiatrowe umożliwiające naturalną wentylację i chłodzenie. W oddali widać wieżowce dzielnicy Deira, która w przeszłości była centrum handlowym Dubaju. Krótka wizyta na tradycyjnym arabskim bazarze.
a to bazar, na którym oferowane są wyłącznie wyroby z metali szlachetnych. Wieczorny rejs po zatoce tradycyjnym statkiem arabskim. Na koniec pobytu w Dubaju odwiedzamy jeszcze szyicki meczet. Federacja Zjednoczone Emiraty Arabskie powstała w 1971 roku. Leży nad Zatoką Perską i Omańską. Ma 83 600 km2 powierzchni i 9,5 miliona ludności. Emiratczycy stanowią tylko 11% ogólnej liczby mieszkańców. Pozostali to imigranci, wśród których najwięcej jest Hindusów, 27% ogólnej liczby ludności. Emiraty ogromne sumy pieniężne przeznaczają na inwestycje w zakresie transportu, handlu, bankowości, sportu i turystyki. Sprawiło to, że kraj stał się usługowym zapleczem Bliskiego Wschodu i coraz bardziej uniezależnia się od dochodów z ropy naftowej, której złoża ulegną wyczerpaniu prawdopodobnie za około 10 lat. Żegnamy już Emiraty i udajemy się na lotnisko w Fudżajrze.